Cześć Boże. Zapraszam Państwa dzisiaj na wyjątkową rozmowę z karnałem Gerardem Ludwikiem Millerem. Byłem prefektem kongregacji nauki wiary. Karnał Gerard Miller gościł niedawno w Polsce, w Warszawie. Mieliśmy okazję porozmawiać z nim o najważniejszych sprawach Kościoła Katolickiego, o synodzie, o synodalności, o rewolucji tęczowej, która wdziera się do Kościoła Katolickiego w związku z dokumentami papieża Franciszka i karnała Fernandeza, o tym jak oddaje się ducha Chrystusowego na rzecz ducha tego świata w Kościele. Także w Polsce, ale w jeszcze większej mierze w różnych miejscach na świecie. Karnał Gerard Miller nie przebiera w słowach, mówi konkretnie, nie, często z dużą erudycją. Zachęcam do tego, żeby wsłuchać się w te słowa, czerpać z nich siłę do dalszej walki. Zachęcam do obejrzenia naszej rozmowy. Drodzy widzowie PCH24TV, właśnie ruszyły prace nad naszym najnowszym filmem pod roboczym tytułem Credo. To dzieło jest niezwykle potrzebne polskim katolikom w czasach zamętu w Kościele. Z pomocą kardynała Millera, biskupa Schneidera, biskupa Stricklanda i ojca Jana Strumiłowskiego chcemy odpowiedzieć na pytania, czym jest Kościół, czym Kościół nie jest i kim powinien być katolik. Aby ten wyjątkowy dokument powstał jeszcze w tym roku, proszę o Państwa finansowe wsparcie. Każdy darczyńca otrzyma przedpremierowy dostęp do tego filmu. Link do wpłat znajduje się w opisie pod nagraniem. Z góry serdecznie bóg zapłać. Krystian Kratiuk, reżyser. Napisał Eminencja nową książkę, wywiad z księdzem Leszkiem Ślipkiem pod tytułem Na drodze ku Chrystusowi. I jednym z głównych tematów tej książki jest synod o synodalności. Jak ocenia Eminencja ten synod? Bo jedni w kościele mówią, że jest absolutnie bezużyteczny i stanowi jedynie wyraz walki z tradycją. Inni chcą wykorzystać ten synod jako narzędzie przemiany kościoła, twierdząc wszelako, że papież taką zmianę Blokuje. Co eminencja sądzi o tym synodzie? Te dwie skrajności przypominają raczej poglądy o charakterze kościelno-politycznym. Myślę jednak, że trzeba to również poprawnie skategoryzować pod względem teologicznym. Synodalność oznacza, że biskupi ponoszą wspólną odpowiedzialność. Na synodzie soborowym w Nicei, słynnym synodzie przeciwko Arianom, Kościół w majestacie swojego autorytetu, biskupi w swoim apostolskim autorytecie, wyznali boskość Chrystusa. Następnie mamy sobór watykański II. Musimy również powiedzieć, że Kościół nie jest podzielony na kastę przywódczą z jednej strony, a z drugiej znajdują się wyłącznie ludzie bierni. Mówimy, że wszyscy chrześcijanie są chrześcijanami ze względu na wspólne kapłaństwo wszystkich wierzących. Poprzez chrzest wszyscy biorą udział w misji Kościoła. A kiedy matka modli się ze swoim dzieckiem, Kościół urzeczywistnia się dokładnie w taki sam sposób, jak wtedy, gdy gromadzimy się w budynku Kościoła na Eucharystii. Kościół urzeczywistnia się na wiele różnych sposobów. W nauczaniu religii, w czynach miłosierdzia lub gdy odwiedzamy chorych. To wszystko jest Kościołem. Oczywiście celebracja Eucharystii stanowi punkt kulminacyjny. Wszyscy chrześcijanie ponoszą również odpowiedzialność za swoje czyny. Chrześcijanin, który jest aktywny w polityce, nie może jednocześnie popierać aborcji i zabijania ludzi, jednocześnie wyznając w kościele, że wszyscy ludzie są stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Mamy piąte przykazanie, które mówi: Nie zabijaj, więc również w przypadku zawodów, które wykonujemy w kontekście publicznym, ponieważ tak akurat wygląda nasze życie, nie możemy powiedzieć, że tutaj religia jest sprawą prywatną i to, co dzieje się w sferze publicznej, nie ma z nią nic wspólnego. W tym względzie każdy w jakiś sposób ponosi współodpowiedzialność za całe życie kościoła i nie może powiedzieć, że jest to sprawa proboszcza lub biskupa, ale każdy jest misjonarzem. Każdy jest również nauczycielem dla innych. Jeśli udzielam dobrej rady przyjacielowi, który ma kłopoty i pomagam mu odzyskać zaufanie do Boga, to również działam w sposób kapłański, duszpasterski. Bez konieczności bycia wyświęconym na kapłana. Dlatego może istnieć również takie forum w dietyzji lub w parafii, a nawet w całym kościele, gdzie biskupi, księża i świeccy spotykają się razem, ale sam syn od biskupów jest w rzeczywistości instrumentem realizacji kolegialności episkopalnej. Do sprawowania tej odpowiedzialności jest potrzebna konsekracja biskupów i dlatego nie sądzę, aby słuszne było po prostu uznanie, że świeccy mają tam prawo głosu. Z drugiej strony papież mówi przecież, że to nie jest jakiś kościelny parlament. To nie powinien być żaden parlament, ale forum dialogu. Natomiast nie powinniśmy nazywać tego synodem biskupów, bo albo to jest synod biskupów, albo ogólne forum kościelne, sympozjum, na którym ludzie rozmawiają ze sobą na pewne tematy. Ale nie ma synodalności w oderwaniu od katolickości, prawda? Kościół jest katolicki i nie musimy tworzyć nowego kościoła. A niektórzy myślą, że wystarczy powtarzać słowa synod i synodalność sto razy dziennie i to wystarczy, żeby już znaleźli się po właściwej stronie, zostali wysłuchani w Rzymie i dostali większą diecezję. Tylko dlatego, że tak mówią. Skoro cały czas powtarzają formułki papieża Franciszka, to wówczas z małej diecezji będą mieć prawo do objęcia większej. To jest bardzo, bardzo małostkowe. Świadczy o braku zainteresowania Królestwem Bożym, a miast tego ktoś pragnie tylko zrobić karierę w Kościele. Takie wewnątrzkościelne karierowiczowstwo i taki oportunizm są niezwykle szkodliwe dla Kościoła. Zawsze mi powtarzają, że nie powinienem tego mówić publicznie, bo może mi to zaszkodzić. Ale jeśli krytykuję karierowiczostwo i oportunizm, to nie wolno mi samemu postępować według tych fałszywych zasad. I to właśnie było zawsze zadaniem kardynałów, by wypowiadać krytyczne słowa nie w kategoriach opozycji, jak to ma miejsce w polityce, ale w kategoriach braterskiego upomnienia. Apostoł Paweł również kiedyś skrytykował Piotra, ale nie zakwestionował jego prymatu, zakwestionował jedynie konkretne zachowanie Piotra. Piotr powiedział, że poganie oczywiście również mogą zostać ochrzczeni i dojść do wiary w Chrystusa, ale potem zachował się trochę dwuznacznie, sprawiając wrażenie, że raz jest tak, a raz inaczej. Coś takiego naprawdę nie powinno mieć miejsca. Niech Twoja mowa będzie tak, tak, nie, nie. W sprawach wiary nie możemy iść na tanie kompromisy. W sprawach wiary musimy jasno mówić prawdę Bożą, a także krytykować to wszystko, co jest zbyt ludzkie w Kościele, ale także poddać krytyce samych siebie. Każdy musi najpierw krytycznie przyjrzeć się nie innym, ale musimy najpierw zwrócić się sami ku sobie, spojrzeć w lustro. Nie po to, aby się pudrować, ale aby spojrzeć w lustro, w którym również siebie oceniamy krytycznie, według przykazań Bożych. A jeśli jesteśmy kapłanami, obowiązuje nas również pewna etyka kapłańska. Duchowość kapłańska. Powinniśmy starać się być wzorem do naśladowania dla naszej owczarni, mówił apostoł Piotr, i nie wykorzystywać tej okazji, aby w jakiś sposób wspinać się po szczeblach kariery. Nie musimy być wybierani jak politycy, którzy nieustannie muszą głosić to, czego oczekują ludzie, aby mogli zostać ponownie wybrani. Ale jako kapłani i biskupi jesteśmy mianowani przez Chrystusa i zobowiązani do głoszenia prawdy Chrystusa. I wiemy najlepiej ze wszystkich, że nie można niczego zabrać ze sobą z tego świata. Że nie chodzi o to, by dobrze prezentować się w mediach lub w opinii publicznej, ale o to, jak musimy odpowiedzieć przed Bogiem w naszym osobistym sądzie. Musimy więc zrobić wszystko, abyśmy mogli stanąć przed Bogiem z czystym sumieniem. Niektórzy twierdzą, że nadchodzi czas, aby zlikwidować konferencje episkopatów narodowych w Europie. Mówią, że nadszedł czas na jakieś ciało kontynentalne. Jak sądzi eminencja? Czy potrzebujemy takiego kontynentalnego ciała w Europie, czy też nie? Mamy już wystarczająco dużo gremiów. Każdy chce być kapitanem, za to nikt nie chce pracować na statku. Słabo to wróży, kiedy sztab generalny jest większy niż oddziały bojowe. Dlatego ważne jest, abyśmy jako biskupi, jako apostołowie głosili Ewangelię, głosili katechezę, abyśmy również publicznie bronili wiary, a nie obawiali się mediów, pomówień. Ważniejsze jest przygotowanie się do kolejnego urlopu niż publiczne protestowanie przeciwko zniesieniu lub utrudnianiu nauczania religii. Biskupi nie mogą zdawać się na konferencje, ale każdy biskup w swojej odpowiedzialności musi stanąć przed Bożą Owczarnią i zrobić wszystko, by chrześcijańskie korzenie nie zostały tu w Polsce odcięte.

Która wyznaje tak zwane wartości europejskie, które polegają na tym, że aborcja, zabijanie dzieci stają się ogólnodostępne, lub że młodzi ludzie są wychowywani w duchu szaleństwa gender. Albo myślą, że są ostatnim pokoleniem i wszystko sprowadza się do poświęcenia siebie i potencjału gospodarczego kraju dla przyszłego wyobrażonego klimatu. To już kiedyś mieliśmy takie przekonanie, że obecne pokolenie musi się poświęcić dla przyszłego raju, dla pięknego życia przyszłych pokoleń. Owszem, powinniśmy poświęcać się dla przyszłych pokoleń, ale każdy z nas ma również prawo i godność. Nie powinniśmy postępować jak komuniści, by spalać jedną część ludzkości jak paliwo, aby druga część miała się lepiej materialnie. Każdy człowiek posiada swoją ludzką godność. I jak mówi filozof Kant, zgodnie z chrześcijańskim punktem widzenia, człowiek nigdy nie może stać się narzędziem w jakimś innym celu. Człowiek nie jest środkiem do jakiegokolwiek celu, ale każdy człowiek w swoim pokoleniu, w swojej rodzinie. W Kościele powinien mieć swoje własne życie, a więź między pokoleniami jest ważna. Ale każdy posiada sam w sobie cel swojej egzystencji, ponieważ jest kochany przez Boga i powołany dla siebie samego. Mogę poświęcić swoje życie dla innych. Tak jak Maksymilian Kolbe czy ksiądz Popieluszko, mogą oddać siebie dla innych, ale to coś innego niż jakakolwiek partia lub rząd mówiący, że teraz poświęcamy naszych własnych ludzi, na przykład dla wielkości Rosji, prawda? Dlatego poświęcamy 400 tysięcy Rosjan, aby Rosja mogła rozszerzyć terytorium na Ukrainie. A więc nie możemy spalać ludzi dla ziemskich celów, ale każda jednostka może poświęcić się dla innych tylko do granicy śmierci. Także to, co rodzice robią dla swoich dzieci, to również jest poświęcenie, jednakże w zupełnie innym sensie. Nie zostają poświęceni dla jakiegoś politycznego celu. Taką ofiarę z siebie można złożyć z większej miłości do innych. A nie dla jakiegoś przemijającego ziemskiego celu. Ale eminencją mamy przecież proces, zgodnie z którym Unia Europejska ma stać się państwem. Niektórzy twierdzą, że potrzebujemy wobec tego europejskiej wiary. Wiary liberalnej w to, że jesteśmy otwarci na kulturę homoseksualną, na aborcję, a więc potrzebujemy europejskiego kościoła katolickiego. Już nie uniwersalnego kościoła katolickiego, ale właśnie europejskiego, skrojonego na unijną miarę. To nie jest cel religii, żadnej religii. Nie można pozwolić, aby pozostałości wiary chrześcijańskiej ustanowionej przez Boga wykorzystywane były tylko utylitarnie dla jakiegoś celu państwowego. Dlatego nie jesteśmy religią państwową. A to, co się dzieje, to z jednej strony próba zniszczenia chrześcijaństwa. A z drugiej strony połączenie pozostałych resztek w rodzaj ideologii państwowej, jak w Starym Cesarstwie Rzymskim, gdzie trzeba było czcić cesarza, a teraz trzeba czcić jakąś panią von der Leyen i uważać ją, czy też biurokrację brukselską, za najwyższe magisterium. To się nigdy nie kończyło dobrze w historii, kiedy w supermocarstwach starożytnych jak Babilon lub Egipt, władzę sprawowała w jakiś sposób wąska kasta, kasta przywódcza, faraon lub cesarz rzymski, przy pomocy odpowiedniej arystokracji czy innej oligarchicznej kliki. A zwykli ludzie byli traktowani tylko jako masa. To nie może się udać. Jest to również sprzeczne z ogólnym rozwojem Europy. Europa nie może stać się superpaństwem. Co najwyżej może to być coś w rodzaju Starego Imperium Rzymskiego, ale pod warunkiem niezależności narodów itd. Ważne jest jednak, aby władza polityczna nie była skoncentrowana, ale skoordynowana. Nie może być ona skoncentrowana w kilku osobach. Światowa Organizacja Zdrowia określa, co wszystkie inne państwa mają narzucić swoim populacjom. Jest to myślenie dyktatorskie, tyrańskie. Demokracje, które rozwinęły się z ducha chrześcijańskiego, Mówią, że suwerenem jest lud, ale suwerenność ludu nie oznacza, by tak rzec, że samozwańcza moralność w rozumieniu Rousseau stoi ponad indywidualnym obywatelem. Państwo musi służyć obywatelom, a nie obywatel służyć jako materiał w rękach nielicznych oligarchów, a my rozwijamy się tutaj w kierunku państwa oligarchicznego. I nie jest to bynajmniej światowo-historyczna konieczność, by Europa stała się państwem unitarnym. Chodzi o współpracę. Współpracę zbudowaną na wspólnej chrześcijańskiej podstawie, postrzeganiu człowieka. Także być może o wspólną obronę o charakterze militarnym przed atakami z zewnątrz innych supermocarstw i tym podobne. O ile staniemy wspólnie w obliczu tych zagrożeń. Ale nie musimy, dotyczy to polityki kulturalnej i gospodarczej. Nie ma żadnej potrzeby, aby wszystko ujednolicać lub wprowadzać język jeden europejski, na przykład obecnie język angielski jako ojczysty dla wszystkich. To całkowicie akulturowe, antykulturowe, antyludzkie ponieważ każdy naród wywodzi prawo do istnienia z głębi swojej historii, swojej kultury, nawet jeśli wszystkie kultury europejskie są bardzo podobne, ponieważ mają chrześcijańskie podstawy. Ale mimo wszystko nie można sprowadzać polskiej literatury do angielskiej. Szekspir nie był Polakiem, a polscy pisarze nie pisali po angielsku, tylko po polsku, nieprawdaż? Każdy język, każda kultura ma swoje prawo, ponieważ obejmuje ludzi, którzy również należą do tego obszaru kulturowego, historycznie i społecznie. Oczywiście nie tak jak w przeszłości, gdzie wrogość narastała, ponieważ granice dzieliły. Ale wciąż posiadamy granice. Granicę językową, granicę kulturową, gdzie wiadomo, tam mówi się po polsku, tam z kolei po włosku. To także kolejny język do nauki. Ale każdy jest też szczęśliwy, gdy może rozmawiać z ludźmi w swoim ojczystym języku. To jest nawet jeden stopień głębiej. Eminencja napisał już wiele i powiedział na temat deklaracji fiducja supplicans, ale w Polsce w maju pierwszy ksiądz udzielił błogosławieństwa parom tej samej płci. Czy sądzi Eminencja, że polscy biskupi powinni powiedzieć wyraźne nie tej deklaracji, tak jak biskupi w Holandii lub w Afryce, czy też nie ma takiej potrzeby? Jak powinniśmy postępować z Fiducja Supplikans w Kościele Katolickim w Polsce? Tak, ciągle jestem o to pytany i muszę powiedzieć prawdę, że ten dokument jest bardzo niefortunny, ponieważ rozmywa podstawowe zasady, podstawowe idee i chrześcijański obraz człowieka. Pozostawia błędne wrażenie. Tym, co umacnia moje przekonanie w tej kwestii jest fakt, że prefekt dyskaterii nauki wiary musi nieustannie udzielać dodatkowych wyjaśnień, jak to rozumieć. Teraz było tak w Egipcie z koptami. Kościół katolicki oświadczał koptom, że jesteśmy prawowierni, ortodoksyjni, a tam również Kościół rzymski, Kuria Rzymska z papieżem na czele jest gwarantem ortodoksyjności wiary katolickiej i nie musimy przed nikim tłumaczyć się z naszego katolicyzmu. Małżeństwo składa się tylko z mężczyzny i kobiety. Tak, to jest również prawda naturalna, a nie tylko prawda wiary. Ale chodzi o to, aby po prostu powiedzieć, że chcemy zaspokoić potrzeby duszpasterskie ludzi, którzy borykają się z tymi trudnościami. Musimy więc również powiedzieć, że akty seksualne poza małżeństwem, a także wbrew męsko-żeńskiej naturze człowieka, są same w sobie grzeszne. Każdy człowiek osobna na swojej drodze do Boga stara się postępować właściwie. Ale jasne jest, że ostatecznie każdego osądzi Bóg. Natomiast należy jasno określić, co odpowiada woli Boga. A ta deklaracja nie mówi, że tak jest? Owszem, mówi, ale waha się trochę w tę, a trochę w tamtą stronę. W tym właśnie rzecz, prawda? Nie chodzi o to, żeby nie powiedzieć czegoś absolutnie złego. Trzeba też powiedzieć coś właściwego, a fakt, że powołują się na nią przeciwstawne stanowiska, pokazuje, że trąbka nie dała tutaj wyraźnego sygnału, a adresaci tonów tej trąbki nie wiedzą w tym wypadku dokładnie, co powinni zrobić, gdzie jest wróg, kogo powinni atakować lub czy powinni się wycofać, ponieważ zapanował pokój, czy też przejść do obrony. Więc, jeśli głos jest niejasny, lub jeśli kapitan Titanica widzi, że przed nim znajduje się góra lodowa, to musi wiedzieć, co robić, a nie płynąć w jej kierunku licząc, że jakoś to będzie, prawda? To jest niezwykle niebezpieczna sytuacja, jeśli nauczanie Kościoła nie jest jasne. Jak powiedziałem, Paweł skrytykował kiedyś Piotra. Nie dlatego, że ten wygłosił fałszywą naukę, ale dlatego, że z powodu własnego niejednoznacznego zachowania doprowadził do powstania niejasności. I nie istnieje małżeństwo między osobami tej samej płci. Jest to wykluczone przez porządek stworzenia, porządek odkupienia, porządek łaski. A my nie jesteśmy w żaden sposób zobowiązani wyznawać ideologii gender i wok. Które również są całkowicie sprzeczne z rozumem, nauką, i stanowią po prostu arbitralną konstrukcję myślową, wynikającą z nihilizmu antropologicznego. Za to jesteśmy zobowiązani do prawdy wynikającej z natury człowieka, Bożego logosu który wyraża się w stworzeniu, a także jest przekazany w Słowie Bożym, które stało się człowiekiem w Jezusie Chrystusie, którym dana jest nam pełnia prawdy. I dlatego dwuznaczne zachowanie, takie jak błogosławieństwo takiej pary, grupy i tym podobne, należy odrzucić z powodu właśnie takiej dwuznaczności. Nie można się usprawiedliwiać, że ktoś inny tak stawia sprawę. Owszem, nie pytamy o status życiowy kogoś, kto prosi o błogosławieństwo. W kościele mamy ogólne błogosławieństwo, ale czasami dzieci lub dorośli również proszą o błogosławieństwo indywidualne. Nikt nie zapyta ich, jaka jest ich konkretna sytuacja. Ale jeśli ktoś przychodzi prowokacyjnie i mówi jesteśmy parą, pobłogosław nas. Wtedy kapłan ma obowiązek rzeczywiście ocenić, czy jest to dobre. I nie może tego uznać za dobre, a nawet jeśli tak to oceni, to nadal się przecież tak nie stanie. Nie może uznać za dobre tego, co samo w sobie dobre nie jest. A błogosławieństwo po łacinie brzmi benedicere, czyli uznać za dobre, to, co faktycznie jest dobre. Bóg pobłogosławił mężczyznę i kobietę u początku stworzenia. Oznacza to, że w tym akcie wyraża dobroć stworzenia, a my jesteśmy do tego zobowiązani w naszym błogosławieństwie. Jesteśmy błogosławieni wszystkimi błogosławieństwami Ducha Świętego. Znak krzyża, który kapłan czyni nad daną osobą, lub podczas ceremonii ślubnej nad parą młodą, jest to wyraz tego, że łaska Boża jest z nami również w tym stanie życia. Możemy pobłogosławić kogoś, kto wyrusza na drogę pokuty, nawrócenia, odnowy, lub rozpoczyna nowe zadanie. Na przykład z okazji otwarcia parlamentu możemy się modlić, aby posłowie byli umocnieni w duchu chrześcijańskim, aby wypełniali swoje zadania dla wspólnego dobra. Ale bardzo ważne jest, aby jasne i jednoznaczne sygnały pochodziły z Rzymu, z Kościoła Rzymskiego i nie można dyplomatycznie się od tego wykręcać. Nie jest dobrze, jeśli kardynał lub biskup będzie głosił publicznie coś, co może być w jakiś sposób dla nas szkodliwe. Możemy wówczas zostać upomniani przez Rzym. Trzeba jednak mieć tę odwagę. Trzeba jasno rozróżniać. Również polscy biskupi muszą umieć to rozróżniać. Oczywiście jesteśmy katolikami. Uznajemy prymat papieża. Nie ma wątpliwości, że dla nas jest to kwestia wiary. Ale to nie znaczy, że automatycznie musimy mówić przychylnie o wszystkim, co płynie z Rzymu. Jako katolicy nie jesteśmy przecież zobowiązani wierzyć, że Aleksander VI był dobrym papieżem, nie kwestionując jednocześnie jego urzędu papieskiego. Ale wśród 266 papieży lub jeszcze liczniejszych kardynałów Kościoła Rzymskiego, którzy przewinęli się przez ostatnie 1000-2000 lat, nie wszystko złoto co się świeci, jak to się mówi po niemiecku. Jak Państwo słyszeli, kardynał Gerard Miller ma konkretne opinie na temat tego, co się dzisiaj w Kościele Katolickim dzieje i nie są to opinie bezzasadne. Mogą Państwo mieć z kardynałem Gerardem Millerem jeszcze więcej do czynienia, by tak rzec, a to w postaci filmu Credo, który przygotowujemy w PCH24. Zbieramy na ten film środki na to, aby go wyprodukować i wypromować, a właśnie obok kardynała Gerarda Millera udział wezmą w nim jeszcze biskupi, Athanasius Schneider, Józef Strickland i ojciec profesor Jan Strumiłowski. Zachęcam do wsparcia tego dzieła portalu PCH24, wszystkie informacje na banerze, na państwa ekranach i pod tym nagraniem. Kłaniam się i z Panem Bogiem.